Siemano, witam Was ponownie na moim kanale. Co, była dłuższa przerwa, oczywiście pojawiały się wcześniej filmiki ze Słowenii. W tym momencie został już tylko chyba ostatni z Piranu, już może jest, a może jeszcze nie ma. Jak jest, to Was zapraszam do obejrzenia. A co, my dzisiaj znajdujemy się w Tatrach Zachodnich. Aktualnie idziemy teraz Doliną Chochołowską, a nasz docelowy szczyt dzisiaj to najwyższy szczyt Tat Zachodnich, czyli Starobociański Wierch. Korzystam z sytuacji, że mamy pierwszą przerwę techniczna, tak zwana. Powiem Wam, jaką wysokość ma ten Starobociański Wierch. Wysokość tego szczytu to 2176 metrów nad poziomem morza. A trasa, jaką musimy przebyć, to około 11 km, może troszkę więcej wyjdzie. To jest kwestia tego, w sumie pokazywała mi aplikacja, że jest 11 km z groszem, ale zobaczymy na sam koniec. Bo mam GPS-a włączonego na zegarku, zobaczymy ile to wyjdzie, poinformuję Was. A jeżeli chodzi o sprawy techniczne, to Paula wczoraj kupiła sobie nowe buty. No i spodziewaliśmy się, że mogą być uciążliwe, szczególnie na trasie tutaj przez Dolinę Chochołowską, bo idzie się na płasko. No i odzywają się, mamy pierwsze problemy. Ale miejmy nadzieję, że wytrwamy do samego końca. Staramy się nie wycofać. Dobra, my właśnie znajdujemy się na czerwonym szlaku, na trzydniowiański wierch. Musimy wejść na 1700 parę metrów, a później odbijemy na następny szlak, który będzie kierował się na kolejny wierch, ale nazwy już nie pamiętam. Jak na razie mamy pierwsze strome podejścia, Paula jakoś idzie do przodu. Widać, że się męczy. Chyba chce mi udowodnić, że podejdzie. Ale naprawdę uparta jest. Wjechałem jej na psychę. Chyba trochę za mocno. Dobra, dalej idziemy tym czerwonym szlakiem. Co muszę Wam powiedzieć, jest bardzo stromy. Podejście jest dość wymagające kondycyjnie. Tak jak widać za mną. Są schody w górę. Tam hen. No i co? Troszkę to nas spowolniło, Paula dalej idzie. Jakoś daje radę. Gorąco jest dzisiaj.
trzeba pić dużo wody. No i uważać, bo słońce pali. Bez czapki dzisiaj szlak nie do przetrwania by był. Zobaczymy chociaż, czy dojdziemy. Może dojdziemy do trzydniowieńskiego wierchu i zawrócimy. Kończy się las i zaczyna się Kosodrzewina. Według mojego zegarka jesteśmy na wysokości. Już wam pokażę. Może widać, może nie widać. 1571 metrów. Koło tego, tam z tyłu za mną widać Giewont. Pewnie go nie widzicie, bo za słabo. Jest dość daleko. Co, patelnia dzisiaj. Ogólnie zapowiadają burzę w okolicach 17 godziny. Patrzyłem na radarze, może być taka lekka, ale też może nas obejść. Ale jak to wiadomo, w górach trzeba brać pod uwagę każdy rodzaj pogody. Trzeba być przygotowany na wszystko, więc mamy poprzypinane kurtki do plecaka. Więc cokolwiek nas spotka, jesteśmy gotowi. Zaistniała taka sytuacja, że Paula schodzi w dół. O 17 jednak ma być tutaj burza, a ja postaram się wbiec tam na górę. Wezmę ze sobą aparat i zobaczymy, ile mi to zajmie. Mam nadzieję, że jakąś godzinę się wyrobię biegiem. Zaraz to sprawdzimy. Nagram wam, jak już będę na górze, na kończystym, a później nagram wam się, jak będę na Starobociańskim. Bo jak będę biegnie, będę miał czas nagrywać. Biegłem. Kończysty wierch, jestem na 2002 metrach. Zajęło mi to może jakieś 15-18 minut. Tam za mną jest Starobuciański wierch, ale już sobie go odpuszczę. Tylko ze względu na to, że muszę wrócić, bo Paula na mnie czeka tam na dole. No jak widzicie, my już właśnie schodzimy. Paula naprawdę ubolewa. Jestem naprawdę z niej dumny, jeszcze raz to powtórzę. Że wlazła w nowych butach z obtartymi nogami po weselu jeszcze. A nogi ma strasznie, stopy w sumie, ma strasznie zajechane. No i teraz jak schodzi, powiem wam szczerze, że jest jeszcze gorzej jak po płaskim. Bo cały czas schodząc, stopa ciągle ma nacisk do przodu, zjeżdża. No i bolą ją te odciski. Mam nadzieję, że wytrzyma. Teraz schodzimy innym szlakiem. Czerwonym, podobno papieskim, i idziemy do schroniska w Dolinie Chochołowskiej.
właśnie jak zabraknie wody, się nabiera właśnie wody ze źródełek górskich, a później tylko czeka się 12 godzin, albo będzie rzadko, albo będzie twardo. Jak rzadko, znaczy, że zatrucie. Ale będzie zimna. Nie no, wygląda na czystą, powiem Ci szczerze. No wiesz, jak gdzieś tam bezpośrednio wypływa, to jest ok, jeszcze jest ten filtr, to może nie będzie źle. Nie ma tu czyściutko jak ten. Wyszliśmy teraz w las. Jesteśmy aktualnie na wysokości 1400 metrów. I co? Powiem Wam szczerze, że ten szlak jest o wiele łagodniejszy, przyjemniejszy do zejścia i cieszę się, że wybraliśmy właśnie ten szlak, bo tam to były takie schody, byśmy się tak męczyli ze schodzeniem, a powiem Wam szczerze, wejść to jeszcze wejść, no nie? Ale najgorsze jest zejście. Tak dostają stawy w dupę, kolana, stopy, bo ciągle schodzisz, schodzisz, że uważam, że to był bardzo dobry wybór. Jak na razie, zobaczymy po drodze, jak to będzie wyglądało. Szukają kogoś, latają śmigłowcem i to tutaj właśnie w okolicy Wołowca. Nie wiem, czy coś się stało, czy o co chodzi, ale ciągle latają, możecie zobaczyć nawet. O, jest tam helikopter, ewidentnie szukają kogoś tutaj właśnie na szczycie. Nie wiem, co się stało, zobaczymy na pewno w Tatrowaniaku. Mam nadzieję, że nic poważnego, nie życzę nikomu. Dobra, już dotarliśmy do Polany Chochołowskiej, tak jak widać są za mną sławne pasterskie domeczki. Nie chciało nam już się zachodzić do schroniska, tylko ze względu na to, żebyśmy musieli się wracać. Teraz uderzamy szybko na parking. Coś może po drodze jeszcze zjemy, zatrzymamy się. Została mi jeszcze jedna kanapka. I co? I później bezpośrednio już idziemy na parking i jedziemy do domu. Dobra, moi drodzy, my doszliśmy już na parking w końcu. Zrobiliśmy 25 km, 7,5 godziny marszu. Szał, nogi bolą. Z tego miejsca chcę się z Wami pożegnać. Nie zapomnijcie subskrybować, lajkować i udostępnić. Na razie, trzymajcie się.